floor is clear. We're green for pre-ignition. And fire it up. Roger that, Bix. Confirming. Hangar door is clear to unbolt. Almost ready to launch, Dreadnought. You're missing just one vital crew member. On the bridge. Ah, welcome on board, Captain. Your dreadnought is prepped and ready for battle. Welcome to the new frontier. Fame and fortune awaits. Bix, we're getting reports of a dogfight at Kappa Base. Aligning a castor. Dzień dobry, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł. Słuchajcie, mam dzisiaj do zaprezentowania taką grę jak Dreadnought. Nowa gierka z naprawdę bardzo fajną grafiką. Tutaj nie ma możliwości, żeby budować własnego statku. Tak naprawdę macie możliwość odblokowania różnych statków i później modyfikowania ich ekwipunku, tego co powiedzmy jakiś tam działek, niedziałek i tym podobnych rzeczy. Bardzo fajna sprawa. Co więcej, mam tutaj trzy kategorie, czyli mam tutaj Jupiter Arms, Akula, Oberon, czyli jakby można powiedzieć różne marki tych statków i stopniowo będziemy je odblokowywać. Co więcej, oczywiście jest market, w którym możecie dokupić sobie punkty, możecie oczywiście dokupić jakieś specjalne, fajne statki. Status elitarny jak najbardziej, wówczas dostajecie dodatkowe bonusy pod kątem doświadczenia i tak dalej. Ale okej, okay. Przejdźmy jednak do najważniejszego, czyli do gry. Słuchajcie, na początku dostaję, widzę, cztery statki, z czego jest niszczyciel. Jest oczywiście jakaś artyleria jakby. On jest takim bardziej dystansowym, takim snajperem. Jest oczywiście Tactical Cruiser, czyli taki, można powiedzieć, dość pośredni. Tak mi się przynajmniej wydaje. I właśnie jeszcze Dreadnought, czyli naprawdę potężny statek. Duży statek. I właśnie od tego statku mam zamiar zacząć. Zobaczymy, czy mi się uda go ogarnąć. Zobaczcie, to są ludzie tutaj, a tutaj macie ten statek, to jest przepotężne. I najfajniejsza opcja, zobaczcie, tu już chodzi o modyfikacje. Możemy sobie podejrzeć ten statek, ale mamy broń, mamy moduły, czyli tak, w większości gier, ale tutaj wybieramy sobie, jakie to mają być działka. Tutaj wybieramy sobie także drugi typ działek. Dodatkowe moduły również. Nie ma czegoś takiego, że musimy od początku do końca budować sami statek i wybierać, który fragment ma się gdzie pojawić. Jeżeli nie macie, nie wiecie, jakby to zbudować, nie macie pomysłu, koncepcji, tu się tym nie przejmujcie. Tutaj po prostu dostajecie gotowy, fajny stateczek, który modyfikujecie pod kątem uzbrojenia. Dobra, żeby nie przedłużać, bierzemy tego i lecimy na bitwę. Oczywiście bitwy wspólnie, razem, jeżeli będziecie chcieli zagrać, dajcie znać tam na dole w komentarzach. I cóż, link oczywiście w opisie do rejestracji. Link do, oczywiście do gry. Nie wiem, czy wtedy automatycznie nie doda was do moich znajomych. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli nie, to w razie czego też w opisie postaram się dać swój nick. Tak jest. Dobra, do zobaczenia na polu bitwy. Słuchajcie, czas oczekiwania na rozpoczęcie gry to była jakaś minuta, więc naprawdę nie jest źle. Myślałem, że będzie znacznie gorzej, będę musiał czekać, nie wiem, z 5 minut co najmniej. Ale jest naprawdę świetnie. Czekaj, co to za mapka jest? My już gramy? Okej. Okay. A nie, dobra, okej, okay, to jest dopiero rozpoczęcie moje, no już myślałem, że już tutaj będziemy grali. Okej, okay, select ship, x to ten. Okej, okay, jestem gotowy. W takim bądź razie, nic tu na razie nie zmieniamy. Statek jaki, o nie, czekajcie, nie, chwila. Muszę wybrać sobie statek, czy nie? Gdzie jest ten, o jest kursor, dobra, czekajcie, czy to jest, o, tego chciałem. Chciałem wziąć tego dużego, o. Tego chcę wziąć, dokładnie. Teraz jestem gotowy. Wszyscy widzę wzięli z mojej drużyny teraz dreadnoughty, czyli te takie największe, najbardziej potężne, takie właściwie nie wiem, czy to lotniskowce, można powiedzieć, takie futurystyczne, nie wiem. Zobaczymy, zaczyna się w takim razie, okej. Aha. Dobra, i teraz najpiękniejsza rzecz. Teraz najpiękniejsza rzecz, zobaczcie na tą grafikę. To jest po prostu genialna. Ziom, nie strzelaj, po co strzelasz? Rany boskie. Dobra, czekajcie, pod E mamy różne fajne rzeczy. Przyspieszenie, tarcze i oczywiście wzmocnienie naszego ekwipunku. Jeżeli chodzi o strzelanie, zobaczcie, mogę teraz przyspieszyć ten statek. Lecimy od razu szybciej. I to mi się bardzo podoba. Mi się bardzo podoba, ponieważ
Jest to duże ułatwienie, jeżeli gdzieś tam przeciwnicy są daleko. Dobra. Okej, okay. Weźmiemy sobie teraz moc. Jakaś burza. Okej, okay. Dobra, czekajcie, słuchajcie, ogólnie jeszcze właśnie, jest jedynka. Jedyneczka. I mamy jakieś działka, mamy dwójkę, trójkę, czwóreczkę. Warp jump, oczywiście. O, tam są przeciwnicy, już widzę. Jasne, czekaj, już go wystrzelamy. To jest na żółto, czyli dajemy średnie obrażenia. Im bliżej jesteśmy, tym większe obrażenie będziemy zadawać. To jest takie nielogiczne do końca, ale... Okej, okay, na czerwono już teraz jest. Dobra, dawaj gościa. Jest, leży. Asysta, 7 asysty. Gdzieś tu jeszcze coś leci? Tam coś jest. Dobra, lecimy w górę. Dobra, na razie do mnie nie strzelaj, to jest piękne. A muszę ci powiedzieć, że grafika jest naprawdę cudowna. Podoba mi się. Dobra. Przeładuj no ziom. O rany, jak on przeładowuje długo. Dobra. Widzicie, wziąłem teraz boosta. Od razu lepiej. Aha. Ej, coś do mnie strzela chyba. To nie wygląda najlepiej. Czekajcie, mogę mu zniszczyć działko? Mam nadzieję, że tak. Przeładowuję. On jest strasznie mocny. On jest bardzo mocny. Chyba zniszczy mu działko. Silniki może teraz, o. Oho, chyba się roz... No i po mnie. Nawet nie wiem kiedy. Szybko poszło. Oczywiście, że chyba tym samym będę chciał zagrać. 2 sekundy muszę poczekać. Okej, możemy lecieć. Dobra. W miarę szybko się respawnujemy, więc nie ma tutaj czegoś takiego, że musicie nie wiadomo jak długo czekać na rozpoczęcie rozgrywki ponownie. Weźmiemy sobie turbo. O, to nie jest nasz człowiek, czekajcie. Dajmy to. Strasznie dużo życia ma. Tam jakieś małe stateczki są? Tu mi się wydaje. Tak, małe stateczki jakieś. Odległość 5,5 kilometra. Nie wiem, wszyscy wzięli te najmocniejsze i będziemy się tłuc nie wiadomo jak długo. Wow, co to za wybuch był? Jakaś rakieta. Konkretna petarda poleciała. Dobra, szybko ładuj. Elegancko. Dobra. Jest, zniszczony, jest. 17. 17 dodatkowych punkciorów poleciało w moim kierunku. Bierzemy następnego. Okej, okay. Gdzieś tu jeszcze leci, jest. Czy my to wygrywamy? Tak, wygrywamy, niewielką różnicą. 44 do 36, ale jakoś to nam idzie. Dobra. Leci mi turbo. Turbo. O, jest, już nie żyje. Tu jest. Gdzieś jeszcze? O, jest, patrzcie, jakiś mały, na bliski dystans przyleciał. Już po tobie. Już po tobie, ziom. Okej. Czekajcie. Dobra. Daj mi... O, dobrze, świetnie. To jest chyba też ten wielki destroyer. Przepraszam, destroyer. Co jest? A, takie malutkie tu jest. O, te malutkie weźmiemy. One są słabsze. Okej. Co? Nie strzelaj do mnie, o kurczę. Oho.
inside, ballistic guns locked on. Fusion reactor is overheating, putting energy system offline. Incoming, activate countermeasure grid. Broadside guns firing. Oj, czekajcie, czy ja zaraz umrę? Chyba mi się życie kończy. Jest, dobra, rozwalim gościa. Udało się. Następny, gdzie? Asysta jeszcze była, tak? Dobra. Super. Uwaga, żeby się nie zderzyć. Dobra. Ten już, po tobie, ziom. Tak jest, wiedziałem. Okej, okay. Tu jeszcze, o nie. Oni są wszędzie. A ten mnie leczy, patrzcie, ten mnie leczy tam. Najprawdopodobniej. Nie jestem do końca przekonany, ale... Okej, okay. Jest zniszczenie, potwierdzone. Dobra, dobra. Dobra, gdzie oni teraz są? Czekajcie, musimy ich poznajdywać. 84 do 52, także mamy dużą przewagę. Finalnie. Dobra. Dobra, tu jest zniszczenie. Także nie opłaca się brać tych małych stateczków, już wam widzę, już mówię. Jak was dorwie, taki jak ja na przykład, patrzcie, już po nim. No jeszcze nie, dobra. O, proszę bardzo, double kill. Elegancko. Okej. Czekajcie, gdzieś tu jeszcze... O jest, leci malutki. Nie, to nie malutki. O rany, dobra, weźmy kogoś... Weźmy tego większego, będzie więcej punktów może. Okej, okay, tarcze mu spadają. Wygraliśmy, jest. Czyli mamy zwycięstwo. Słuchajcie, to są takie właśnie te mecze, w których musimy brać udział w naprawdę dużych, fajnych walkach. Duże statki, duża, fajna, super grafika i oprawa audio-wideo. Więc, no i przede wszystkim postacie, możemy zmieniać te postacie, też fajna sprawa. I duży jeden plus, przynajmniej dla mnie. Nie muszę budować statku, statki są już gotowe, fajne. Można je kupić, można je zdobyć, odblokować. Więc to mi się bardzo podoba. Aczkolwiek dla niektórych pewnie może to być duży minus, tak? Niektórzy wolą sami zbudować ten statek. Ja wolę jednak, żeby ten statek był już gotowy i żebym mógł go po prostu wziąć, delikatnie przerobić pod kątem, powiedzmy, działek i wziąć się do roboty i strzelać. Tak jest. Słuchajcie, weźmiemy jeszcze jedną grę, znaczy weźmiemy jeszcze jedną rundę i tam spróbujemy sobie zagrać tym destroyerem, tym niszczycielem. Zobaczymy, czy jest faktycznie szybszy. O, jest. Czekajcie, na przykład, który to był? Nie pamiętam. Ten chyba, nie? To tym sobie weźmiemy pogramy. Dokładnie. Także do zobaczenia znowu na polu. Dobra, słuchajcie, nowa mapa, nowa runda. Tym razem wziąłem sobie destroyer. On jest, jak widać, automatycznie znacznie szybszy. Się już rozpędzi. Czekajcie, w którą stronę? To jest w ogóle jakaś mapa, nie wiem, co to w ogóle za planeta jest. Jakaś arktyczna. Dobra, niech będzie. Czekajcie, czy mamy turbo? Mamy turbo, oczywiście. Zobaczmy, jak on lata szybko. Destroyer wygląda na bardzo fajną maszynkę. Okej. To jest jakby strzelba. No i bardzo ładnie. O to chodzi. O to chodzi, pierwsze zabójstwo już. Pierwsze potwierdzone zniszczenie. Czekajcie, ten jest troszkę mocniejszy, nie wiem, czy mogę na niego lecieć. Weźmy sobie, czekajcie, może moco. Dobra. Dobra, to jest jakby strzelba, ale... Dobra, ładuj. Coś czuję, że on mnie szybko zniszczy. Muszę się poruszać. Dobra. Chyba mnie nie widzi. Skupił się na kimś innym. Dobra, ten już mnie widzi. Ewidentnie. O rany. Dobra, szybko, 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 szybko. Ostatnie strzały. Zaraz będzie po mnie. Jest, zaliczone. Teraz następny, Julian, Bisset jakiś. Chodź no tutaj. Destroyer ci zniszczy. O nie, nie zdążyłem, ostatni strzał i nie zdążyłem. 16 do 8. Okej. 5 sekund, będziemy wracali do gry. 3, 2, 1. Okej, wracamy. Okej, naprawdę bardzo fajny statek, muszę wam powiedzieć. Jeżeli macie odpowiednią technikę, taktykę, to z pewnością się uda. Byle nie wylatywać w sam środek z grei przeciwnika, bo to może być problem. Z pewnością. Dobra, jeszcze co my tu mamy? Czekajcie, Tempest Missiles. O! Jakaś salwa. Dobra.
Okej. Rakietki poleciały. Czekajcie, trochę przyspieszymy. Dobra, szybko teraz przeładuj, ziomek, przeładuj. Dobra. Jezus Maryli, tych rakiet tutaj jest po prostu... Jest, zniszczony. Tutaj jeszcze, o ty, we mnie? We mnie będziesz strzelał grubasie jeden, ty? Teraz pokażę. Czekajcie, przeładowanie. Okej, jest. Chyba niektórzy nie wiedzą, co to jeszcze są te boosty. Jeszcze nie wiedzą, że mogą korzystać z tego. Na to wychodzi. Gdzie tu oni są? Tutaj gdzieś, tu jest za dużo. Ale przeładowanie, czekaj, zaraz mnie rozwalą. Co? Gdzie tu na dole? Gdzieś? Jest, dobrze. Przeładowuję, poczekaj. O, dobra. O nie, jakaś rakieta leci. I to chyba we mnie. Coś tak czuję. Jezus, ten go leczy znowu. Nie, zostaw go. Czekajcie, bo to jest leczący. Rozwalcie go. Dobra, jest. Następny. Nic nie widzę, to jest błąd. To jest źle, bardzo źle jest gra zrobiona, że ja tu nie widzę, że to jest pod spodem. Sam sobie zasłaniam. Dobra, ładuj. O kurczę, znowu ktoś go leczy. O, przepraszam. Oj, dobra, już. Lecę wyżej. Dobra, jest. Następny. Dobrze nam idzie, patrzcie, 44 do 28 jest. Okej. Dobra, to też mu wyślemy. Wszystko mu wyślę, co mam. Okej. Dobra. Czekajcie, coś tu się dzieje? To jest nasz? Nie, to był ktoś, ale już go nie ma. Zniszczony. Tu mamy w ogóle, patrzcie, ktoś tu nas wspiera, zaraz nas leczy. Tu na dole. Dobra. Bierzemy turbo. Turbo strzelba. Jest, poleciało. Elegancko. 5-player killstreak, czyli zabiliśmy 5 graczy pod rząd. Bez naszej śmierci. Dobrze nam idzie. Chodźcie tam dalej wszyscy. Gdzie oni są? Lecą wszyscy. O jest, dobra, tutaj bierzemy tego. Bo ten do mnie strzela. Teraz go trzeba wytłumaczyć. Nie, bardzo fajna giera, muszę przyznać. Ale już będziecie chcieli dołączyć i wspólnie razem zagrać. Jest znacznie prostsza, bo nie trzeba budować statków, także dostajecie gotowe statki już. Każdy dostanie gotowy statek. I później w zależności od tego, ile gracie, te statki odblokowują się kolejne bądź nie. Tak jest. Mniej więcej tak to działa. Tak w skrócie, bardzo w skrócie. Okej. O, kurczę, to jest snajper. Ja się może wycofam, czy coś, nie? Dobra, włączyłem... Nie mogę włączyć. Ja się muszę wycofać do kogoś, kto leczy. Czy ty leczysz? Mam nadzieję, że tak. Któryś z was, mam nadzieję, że leczy, bo... Ja potrzebuję leczonka. O, tam jest. Widzę, to ten zielony taki. On mnie wtedy leczył. Mogę mu zatrąbić czy coś? Oho. Ziomek, weź tutaj ten. O, dobrze. Leczącą tą jakąś rozgwiazdę tu rzucił. Elegancko. Dobra, teraz bierzemy gościa tutaj. Jestem wyleczony. Pamiętajcie, żeby trzymać się swoich. Bo jak nie trzymacie się swoich, to może się bardzo szybko zginąć. I zrobi się nieciekawie. Czekaj, tam jest snajper, ale on jest za daleko. Nie wiem, czy mogę go dosięgnąć. Mogę. No i super. Dobra, lecimy z tym. Nie wiem, czy to mam taki zasięg na te rakiety. Jest, leży Avenger. Dobra, ładuj, jest zniszczony kolejny. Kolejna asysta. Tego ziomek potrzebujesz leczenia, nie wiem, czy widzisz. Dobra, z tyłu są.
robią nam plecy. Musimy się troszeczkę odwrócić. Nawet bardzo robię plecy. Dobra. Czy jest tu leczący? Okej. Okay. Ładuj. Weźmiemy tego dużo. O nie! Chyba nas zauważyli. Dawaj, turbo tutaj. Nie, tego. Najpierw tego. Ten ma mniej życia. Przynajmniej miał zabójstwo zaliczone. Okej. Okay. Ten leży, tutaj jest. Ten jest stanowczo za blisko. Dobra. Ktoś tu jeszcze był? Tu jest gdzieś ten leczący, gdzieś nam pomagał. Jest, leci następny. Bierzemy go. O tak, ciężko tutaj czasami wypatrzeć wroga, bo zlewałem się troszeczkę z tłem, ale... Wygraliśmy. Zaliczone. Jest, zwycięstwo. Drugie zwycięstwo dzisiaj. Bardzo fajna gierka, jeżeli będziecie chcieli więcej, dajcie znać na dole w komentarzach. Pamiętajcie, link oczywiście do gry tam na dole. Będziecie mogli się zarejestrować. Oczywiście podam też informacje, jak się nazywam. Będziecie mogli mnie dodać bezpośrednio do gry. I jak będziemy wspólnie, jak się dołączę, to będziemy mogli wspólnie razem pograć. Tyle z mojej strony, napiszcie, co sądzicie o temat Dreadnought i tyle z mojej strony. Trzymajcie się, pa pa, miłego dzionka.